Radosz, otwieram 27. sesję Rady Miejskiej w Sławie. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 10 radnych, kto stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Serdecznie witam wszystkich radnych po wakacjach, sołtysów, pana burmistrza wraz ze współpracownikami, przedstawicieli prasy, gości biorących udział w dzisiejszej sesji. Informuję, że protokół z 26. sesji został wyłożony, jest do wglądu. Można zapoznać się z jego treścią i zgłosić ewentualnie uwagi. Przedstawię Państwu porządek obrad na dzisiejsze spotkanie, a więc porządek obrad wraz z materiałami na dzisiejszą sesję. Otrzymaliście Państwo wcześniej. Projekty uchwał zaopiniowane były na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady oraz Komisji Prawnej i Budżetu. Odczytam Państwu proponowany porządek obrad. Pierwsze otwarcie sesji, punkt drugi ustalenie porządku obrad, punkt trzeci sprawozdanie burmistrza z prac pomiędzy sesjami, punkt czwarty sprawy organizacyjne rady, punkt piąty informacja o wykonaniu budżetu gminy Sława za pierwsze półrocze 2016 roku. Punkt szósty projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie Pojezierza Sławsko-Przemęskie. Punkt 7. Projekt uchwały w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji na publicznie publiczne przedszkoli szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Sława przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz z zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji. Punkt 8. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji. Punkt 9. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwale budżetowej gminy Sława na rok 2016 rok. Punkt 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1894/15 Rady Miejskiej Sławy z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sława na lata 2016-2028. Punkt 11. Interpelacji i wnioski. Punkt 12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. 13. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 14. Zamknięcie obrad. Pytam, kto z Państwa jest za przyjęciem takiego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. W takim razie porządek obrad został uchwalony. Przystępujemy do punktu trzeciego. Sprawozdanie burmistrza z prac pomiędzy sesjami. Proszę pana burmistrza o przedstawienie sprawozdania. Przy układzie pewnych modyfikacji.
modyfikacji programowych, nie projektowych, a programowych wynikających ze spisu. Myślę, że 5 września, a jeszcze dodam, że tylko 3 firmy złożyły swoje oferty i te 3 firmy, no powiedzmy sobie, dały te oferty bardzo wysokie. W tej chwili liczymy się na, z faktem takim, że po udogodnieniach, jakie zostały zastosowane w specyfikacji, będzie tych firm więcej i 5 września, kiedy będzie czas na otwarcie ofert, będziemy mieli do czynienia z większą ilością ofert i no, chciałbym wierzyć, jestem no, niepoprawnym optymistą, że ta kwota będzie odpowiadała naszym oczekiwaniom. To jest do Ciosańca. Proszę Państwa, tak się zdarzyło, że w okresie tego sezonu, tego lata mieliśmy do czynienia z kilkoma potężnymi ulewami na terenie naszej gminy, choćby Sławy. I tutaj mogę powiedzieć, że mieliśmy kłopoty, duże problemy mieliśmy z odbiorem wód burzowych, dlatego no, po zalaniu przez opady atmosferyczne pod piwnicę naszego przedszkola była częściowa praca wykonana na rzecz zabezpieczenia tego terenu wśród wód burzowych. Ale to nie jest wszystko. Będziemy musieli niestety na pewno niezadowolenie niektórych mieszkańców ulicy Mickiewicza, ale będziemy musieli ulicę Mickiewicza na odcinku 100 metrów prawdopodobnie otworzyć i trzeba będzie zmodyfikować całą instalację burzową. Na dzisiaj udało się przeżyć ostatnie opady atmosferyczne bez pudła, ale mamy sygnały z ulicy 11 listopada, że odbiór wód burzowych jest tam bardzo słaby i obawiamy się, że przy większych opadach znowu pojawi się zalewanie między innymi budynków na skrzyżowaniu ulicy Kościuszki i 11 listopada na okolicy Państwa Czaprackich. Dlatego będziemy musieli w układzie, że tak powiem, jakimś no, przy przystępie środków finansowych wyremontować albo inaczej zmodyfikować, jak powiedziałem, tą instalację na Mickiewicza, żeby odbiór burzowy był udrożniony w jakiś lepszy sposób. Następna sprawa. Państwo mieliście też okazję spotkać się z panem prezesem Edwardem Schmidtem z Głogowskiego Szpitala Powiatowego. Spółka tego szpitala chce złożyć do nas ofertę. U mnie akurat był pan Kurkowiak, pan starosta powiatu Głogowskiego z panem Schmidtem. Namawiają tutaj Sławę na przyjęcie oferty z ich strony, żeby Sławianie w większej mierze uczęszczali do tego szpitala. Myślę, że tutaj my nic nie zmienimy. Tak jak mieszkańcom będzie to odpowiadało, tak mieszkańcy będą korzystali. Mamy wschodę, mamy nową sługę. Myślę, że jesteśmy w miarę zabezpieczeni. Ale tak jak było mówione na komisji wspólnej, oferta przez pana prezesa miała być złożona, nie została złożona. No zobaczymy, jeżeli będzie złożona, przedstawię Państwu tą ofertę do analizy. Następna sprawa to jest 1 września. Nieuchronnie zbliża się rozpoczęcie roku szkolnego. Nasze szkoły przygotowują się intensywnie do rozpoczęcia roku szkolnego. Na dzisiaj w starym, powiedzmy sobie, uwarunkowaniu, w starych uwarunkowaniach prawnych, czyli w układzie gimnazjum, w układzie szkoły podstawowej. Przygotowane są wszystkie szkoły, jeszcze tam w niektórych szkołach sprawy porządkowe są prowadzone, a z tego co widziałem w tych szkołach, w których byłem, jest już teren przygotowany na rozpoczęcie roku szkolnego. Szkoły, izby lekcyjne i zaplecze jest przygotowane tam, gdzie były zalecenia sanepidowskie. Tam w większej mierze dyrektorzy poradzili sobie z tymi zaleceniami.
tam, gdzie zalecenia były w tak zwanym większym wymiarze i nie stać nas na to, żeby sfinansować tą realizację, będziemy pisali także przez szkoły, oczywiście przez dyrektorów do sanepidu o przełożenie tego terminu wykonania zaleceń. Chciałem jeszcze odnieść się, drodzy Państwo, do informacji, którą prezentowałem ostatnio w sprawie reformy oświaty. Dzisiaj skarbnik będzie jeszcze też przedstawiał, powiedzmy sobie, stronę tą finansową dla Waszej informacji. Natomiast ja informowałem Państwa, że zarządzeniem burmistrza będę chciał powołać taki zespół do spraw wdrażania reformy oświatowej na terenie gminy Sława. Tak, żeby ten zespół, który zostanie przeze mnie powołany, był w jakimś sposobie takim ciałem doradczym, żeby można było tą oświatę zabezpieczyć już na perspektywę jakiegoś odcinka czasu, nie wiem, czy 15 czy 30 lat, ale chcielibyśmy, żeby ta oświata w gminie Sława była, miała rozwiązanie jakieś racjonalne i perspektywy działania. Powiem Państwu tylko jeszcze o składzie do tego zespołu do spraw wdrażania reformy. Powołałem panią sekretarz, panią Danutę Witrowską, pana Jarosława Hermaszewskiego, skarbnika, panią Morzewską Bogusławę, pana Mazura Sławomira jako radnego przewodniczącego, panią Rudnicką jako szefową Komisji Oświaty i pana Frankiewicza Romana, jako że jest też zainteresowany tym tematem, a przede wszystkim myślę, że doradztwo będzie na tyle dobre, że ten zespół będzie mógł popracować ukierunkowany przede wszystkim na te wszystkie strony pozytywne, które wynikają z reformy oświatowej. Choć szczerze powiem, moje negatywne spojrzenie na tą reformę od początku jest dość duże. Duże pieniądze będą dla nas kosztowały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za tę informację. Przechodzimy teraz do punktu 4. Spraw organizacyjnych Rady i spraw organizacyjnych Rady. Ja tylko przypomnę zwyczajowo, że ostatni czwartek miesiąca będzie sesja. Jednocześnie proszę też przewodniczący komisji o zgłaszanie terminów, które będą odbywały się komisji do pani wyrażenie Cydan i oczywiście zwyczajowo upublicznimy je w naszych środkach, nośnikach elektronicznych i stawletach. Na naszej sali dzisiaj jest obecna z nami pani Halina Bergas z powiatu i prosiła o zabranie głosu. Przedstawi nam dokładnie, kim jest, czym się zajmuje, czy może nam pomóc. Bardzo prosimy panią tutaj oraz bliżej. Po raz pierwszy, a myślę, że nie ostatni. Panie Przewodniczący, Panie Drodzy Radni, Panie Burmistrzu, witam serdecznie, dziękuję za umożliwienie mi parę powiedzenia, parę słów. 10 marca tego roku już fizycznie uruchomiony został inspektorat powiatowy lubuskiego zarządu nadzoru urządzeń wodnych w Rzeszowie. Do tej pory powiat Skowski obsługiwany był przez inspektorat Nowej Soli, który obsługiwał dwa powiaty. Od wielu lat staramy świętej pamięci jeszcze starosty pana Marka Kozaczka. Ten inspektorat miał powstać. No jednak czekaliśmy ileś tam lat, prawie 8, i stało się to efektem, sukcesem, że ten inspektorat powstał. Startując w konkursie, wygrałam konkurs, jestem kierownikiem tego inspektoratu i tutaj od 1 sierpnia również mam nowego dyrektora. Dyrektorem został pan Waldemar Starosta, mieszkaniec gminy Sława i tutaj też jego życzenie było, żeby kierownik inspektoratu w sesjach rad miejskich uczestniczył. Bo może będą też pytania, bo przed chwilą pan również mówił o tych problemach właśnie zmian, można powiedzieć, klimatycznych, kiedy pojawiają się
nie deszcze spokojne w ciągu, ale deszcze nawalne, ulewne, które zalewają nam nie tylko miasta, drogi, ale również i pola. Czyli mamy dzisiaj nasz problem z udrożnieniem i z udrożnianiem właśnie tych cieków, które dzisiaj nawet są nieczynne. Ja przygotowałam sobie też taką informację krótko na temat zarówno gminy Sława, co mamy, jak i w ogóle powiatu Skowskiego. Tak jak już wspomniałam, że inspektorat obejmuje swoim zasięgiem dzisiaj i przejęliśmy wszystkie obiekty i dokumentację gminy Sława, Skowa i Szlichtingowa. Na naszym terenie tego powiatu mamy 81 kilometrów cieków naturalnych i 36 budowli. Ponad 8 kilometrów wałów przeciwpowodziowych, 13 przepustów wałowych i na razie dwa jeziora, jezioro Sławskie i jezioro Lubin Duży o powierzchni ponad 935 hektarów. W obecnej chwili w trakcie jest przekazywanie dwóch jezior, jezioro Tombie, czyli to jest obręb w Jednańczyce, ale również tutaj jest gminy Sława Stary Strączy i jezioro Głodne w obrębie Głogowskiej. Chciałam tutaj podkreślić, że praktycznie w ostatnich 50 latach, tak naprawdę można powiedzieć, na terenie powiatu Skowskiego nie były wykonane praktycznie żadne inwestycje. Nie mówię o konserwacji, o tych doraźnych działaniach corocznych, które były prowadzone. Natomiast jeśli chodzi o działania inwestycyjne, to możemy powiedzieć, czy mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że przez 50 lat takie inwestycje nie były wykonane. Jedynie tutaj odcinek Czernicy, tak, tutaj w Sławie, ale to tylko mały, można powiedzieć, ułamek procentowy, który został cokolwiek zrobiony. Również na terenie naszego inspektoratu, ponieważ jesteśmy w takim trójkącie, można powiedzieć, wojewódzkim, województw lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego, niektóre nasze cieki obsługiwane są przez inspektoraty, a zatem i wojewódzkie zarządy województw wielkopolskiego i dolnośląskiego. I tutaj to, co by Państwa interesowało, to właśnie kanał południowy Obry. Obsługiwany jest niestety nie przez nas, ale przez wielkopolski zarząd nawigacji urządzeń wodnych. Tutaj mamy też duże do życzenia, że jednak troszeczkę traktowany jest ten 5-kilometrowy odcinek tak po macoszemu. Zobaczymy, będziemy starać się, żeby przejąć ten odcinek i jednak, żeby był utrzymywany na całej długości, tak jak należy. Poza tym ciek białogórski, nie wiem, jak Państwo to określacie, ponieważ to, co mnie spotkało w początkach pracy, że zginął nam jeden ciek, ani Skowa, to znaczy ani Nowa Sól, czy Lubuski Zarząd Melioracji, ani Wielkopolski, nikt się do niego nie przyznawał. Dla nas był to ciek białogórski, okazuje się, że Wielkopolska nazywała go sarnką. Także dotarliśmy do tych dokumentów, czyli nawet właśnie w nazewnictwie jest taki dosyć wielki bałagan, który trzeba by było uporządkować, żeby wiedzieć, o jaki ciek chodzi, ale ciek białogórski się odnalazł i jest utrzymywany przez oddział Lesznie Wielkopolskiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych. No i jeszcze jest kanał Breński. To jest 1 kilometr na terenie gminy Sława, który również jest utrzymywany przez Leszno. No i oczywiście mamy jeszcze tutaj Obrzyce i jazd na Obrzycy, który dotyczy, można powiedzieć, bardziej jeziora Zmorskiego niż Obrzycy, bo dwa jeziora Słuszy, ale jest na Obrzyce Obrzyca. Do tej pory zajmował się i około naszym tym 1 kilometrem zajmuje się inspektorat Sulechowie, ale już w tej chwili przejęłam jazd na Obrzycy i już będziemy tutaj jak inspektorat Skoła tym jazdami się zajmować. No mamy również
Szanowni Państwo Radni, mamy rzekę Cienicę. Tak, rzeka Cienica, ona w pierwotnej swojej długości miała 10 km i 300 metrów. Została przez jakieś tam działania bardzo mocno skrócona. W tej chwili w naszej ewidencji polskiego zarządu jest 2 km 700 metrów tylko, a 7 km nie figuruje nigdzie, po prostu tego cieku w tej chwili nie ma. Być może tutaj też myślę, że i starania i tutaj Państwa radnych należałoby, myślę, ten ciek, bo to był ciek naturalny, przywrócić go do rozcieku, żeby on tę gminę i tutaj na tym terenie no, funkcjonował. Ale w tej chwili jego po prostu nie ma. Jest tylko ten odcinek pomiędzy jeziorami, natomiast w Krążkowie to nawet przechodzi jako już rów szczegółowy, czyli nawet nie ciek naturalny, a pierwotny był to naturalny ciek o nazwie Cienica. Szanowni Państwo Radni, jeszcze tak chciałam powiedzieć, co planujemy. No myślę, że tutaj nie wiem, wymieniać długości rzek, czy nie wiem, mogę też to wymienić, ale może tutaj skupię się bardziej na tym, co planujemy zrobić w tym roku. W tym roku już po przetargach jest Czernica, Stana Rubicki, Czernicy 10 km 900 metrów, ale to jest tylko konserwacja, czyli wykoszenie, wyhakowanie dla udrożnienie tych cieków, natomiast nie mówimy o jakichś takich pracach większych, inwestycyjnych. Kanał Rubicki również przeznaczony jest do konserwacji kilometrażu 6400. Również chcemy zrobić kanał Mocza, ale jeszcze dopiero jeśli będziemy mieli oszczędności wynikające z poprzednich przetargów, to przymierzmy się jeszcze do tego kanału Mocza. Jest niesamowity bałagan na tym kanale. Okazuje się, że nawet no, nie ma wydzielonej działki na terenie Krzypielowa, także no, jest to większe działanie. Nie wiem, czy uda się to wszystko w tym roku z tym się zmierzyć, również z wydzieleniem działki, ale jeśli tak, to będziemy chcieli tą konserwację wykonać dokładnie, bo wiem, że mieszkańcy Krzepielowa mają również problemy, zwłaszcza z tą częścią poprzykrywaną w sposób taki, można powiedzieć, bardzo chaotyczny. Są przegłębienia, są przewyższenia i dlatego po prostu ta woda w tym kanale nie płynie. I przy tych deszczach dzisiejszych nawalnych, o których tu Pan Burmistrz mówił, po prostu drożność jest słaba i ta woda nie przepływa i zalewa gospodarstwo. Także przynajmniej częściowo te punkty newralgiczne będę chciała w tym roku zrobić. Natomiast ten ciek w całości wymaga naprawdę przebudowy inwestycji na całej swojej długości. Zobaczymy, ile uda nam się w tym roku zrobić. Również po remontu wyznaczyliśmy jeden jazd na kanale Łubińskie, na obrębie Łubice. No, wygląda, mam dokumentację zdjęciową. Myślę, że tam 20 czy więcej lat nikt tam ani tego nie konserwował, nie odwoływał. Także ten jazd chcemy zrobić w tym roku. Natomiast jeszcze chciałam zrobić jeden jazd w obrębie wsi Bagno. Ale okazuje się, że ten jazd, są też problemy właśnie własnościowe, także nie wiem, czy też uda nam się to przeprowadzić. Szanowni Państwo Radni, tak krótko przedstawiłam zakres, co chcemy zrobić, tym, co zastaliśmy, także w tym zakresie jest bardzo, bardzo dużo zaniedbań, różnych zaniedbań i myślę, że bardzo dobrze się stało, że jednak ten powiat inspektora w Krzyskowie powstał, to mamy możliwość zajęcia się właśnie swoim terenem, gdzie do tej pory większość środków szło na utrzymanie Odry, na utrzymanie wałów w okolicach Nowej Soli. Natomiast tutaj ten nasz teren, no, muszę stwierdzić, że był tak trochę, to jest mało powiedziane, zaniedbany, ale myślę, że tutaj wspólnymi siłami i środkami pan dyrektor, nowy pan dyrektor, dodał mi tutaj 100 tysięcy złotych w tej chwili. Także będę chciała te pieniądze w tym roku przerobić
i myślę, że współpraca z gminą Sławna naszego inspektoratu będzie wypadać się dobrze. Jeśli będą właśnie jakieś tam propozycje, uwagi, jestem otwarta i na pewno się tymi problemami zajmiemy. Dziękuję bardzo za wysłuchanie mnie. Jeśli będą jeszcze jakieś pytania, chętnie zostawię na nie odpowiedź. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani kierownik inspektora, pani nie was. Myślę, że dosyć wyczerpująco pani nas tu zapoznała. Szczególnie nas interesowały plany i będziemy naprawdę kibicowali, żeby się to zrealizowało. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu 5. Informacje wykonania budżetu gminy Sława za pierwsze półrocze 2016 roku i o przedstawienie proszę pana Jarosława Hermaszewskiego z prawnika gminy. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, o informacji wykonania budżetu za pierwsze półrocze już rozmawialiśmy na posiedzeniu komisji wspólnej. Ja przedstawię tylko takie podstawowe parametry z tej informacji. I przypomnę, że budżet był uchwalony 22 grudnia 2015 roku i wtedy dochody mieliśmy zaplanowane na poziomie 42 754 311, natomiast wydatki 42 354 311 06, co stanowiło, że budżet był zaplanowany z nadwyżką budżetową na poziomie 400 tysięcy, która miała być przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań raty kredytu. W trakcie roku oczywiście nastąpiły pewne zmiany w planach i wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi po stronie dochodów 27 799 684,90 i to stanowi 53,87% planu tego po zmianach. Natomiast wykonanie wydatków wynosi 24 899 847,63, co stanowi 47,74% planu po zmianach. Jeśli chodzi o dochody, to oczywiście dochody bieżące stanowią największy w tym udział, 27 036 489. Z tych dochodów bieżących to podatki, opłaty lokalne wynoszą ponad 10,5 miliona. Jeśli chodzi o dochody majątkowe, to 763 195 000 zł i największą pozycją to jest zwrot środków zrealizowanych programów współfinansowanych środkami unijnymi 528 776. Jeśli chodzi o wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 23 942 937,48 zł, natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 957 010 015 zł. Na dzień 30 czerwca przychody, które zostały zrealizowane i osobowo z wolnych środków z rozliczenia z lat ubiegłych 1 963 923,28 zł, natomiast rozchody, czyli spłata kredytów i pożyczek 200 tysięcy, to jest zgodnie z przyjętym harmonogramem spłaty kredytów i pożyczek. Na dzień 30 czerwca budżet zamknął się nadwyżką 2 899 737,27 zł. Jest to różnica między dochodami a wydatkami. Na dzień 30 czerwca zobowiązania gminy z tytułu kredytów i emisji obligacji 14 146 472,64 zł. Z tego największe to jest 12 650 obligacji. Należności gminy na dzień 30 czerwca to jest 11 942 800. To są głównie stan środków, które posiadamy w gotówce oraz wcześniej należności wynikające z podatków, opłat lokalnych i wszystkich bieżących. Także to jest taka podstawowa informacja z wykonania budżetu. Chciałbym zapewnić, że budżet jest realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem, planem i widzimy zagrożenia dla tego budżetu. Sytuacja ogólnie jest dobra. Dziękuję bardzo. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę.
Tak jak tutaj pan skarbnik przypominał, to mieliśmy właściwie, zapoznaliśmy się dokładnie z wykonaniem budżetu za pierwsze półrocze już na komisji wspólnej, o tym żeśmy mówili, pan skarbnik tam przedstawiał i rzeczywiście pytaliśmy się tam, czy jest to zagrożenie dla waszego dalszej realizacji. Nie ma, się potwierdzamy to. Także dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do punktu 6. To jest projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu Sławie w Jeziorze Sławsko-Przemyckie. I tutaj poproszę pana Mariana Zborowskiego, ale może nie jest obecny, to może osobę pana burmistrza. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ten temat też był omawiany przez pana Zborowskiego na komisji wspólnej. Zostaliście państwo zapoznani z materiałem, który był przygotowany przez referat. Jak państwo pamiętacie, stanowisko nasze, to nie mówię państwa, ale moje i moich pracowników, było negatywne w stosunku do propozycji Urzędu Marszałkowskiego z tego powodu, że niektóre miejsca w naszej gminie po prostu były pominięte lub rozpatrzone niezbyt szczegółowo. Mówię w tej chwili o Goniu, mówię o okręgu Gnieźnica Głogowska, gdzie było bardzo dużo wniosków, a te wnioski zostały, że tak powiem, zrealizowane. Wiem, że narażam się w tej chwili osobom, które gdybyśmy dali opinię pozytywną, wiele osób już byłoby zadowolonych. Natomiast jestem przekonany, że ścieżki do mnie nie byłyby już, że tak powiem, porośnięte trawą, a wręcz wydeptane, ponieważ osoby z obrębu Kuźnica, czy z Goni, czy ze Szreniawy, bo okazuje się, że w Szreniawie też jest konflikt mały, to ci ludzie by przychodzili do urzędu, żeby zrealizować zapisy, które pozwolą im no, na perspektywiczny rozwój. I szanowni państwo, jeżeli macie tą uchwałę przed sobą, to prosiłbym, jest przygotowane nasze stanowisko przez moich pracowników jako negatywne stanowisko, negatywna opinia dla tego projektu uchwały. Odmawia się uzgodnienia projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu niniejszej uchwały. I w uzasadnieniu jest zapisane, czym się kierujemy, no, dając taką negatywną odpowiedź, czy zajmując takie negatywne stanowisko. Myślę, że państwo wiecie doskonale, że w tej chwili mamy jeszcze szansę, żeby przy naciskach wielu osób te wszystkie zapisy były zrealizowane. Natomiast jeżeli odpuścimy, to znowu będziemy kilka lat walczyli o zmianę zapisów dotyczące tych obrębów, o których powiedziałem. Czyli obrębów Kuźnica, wszystkie ośrodki wczasowe za tak zwaną stacją meteorologiczną, pół wioski, znaczy woła podzielona na pół. Z jednej strony mieszkańcy będą mogli się rozbudowywać, a z drugiej strony niestety, bo będzie strefa istniała, zakazująca. W Szreniawie firma Hajdu, która się rozwija ogrodnictwo, też będzie miało zakazy, ponieważ wszystkie te tereny, które oni obejmują swoim perspektywicznym swoim rozwojem, są w strefie i dlatego też nie uzyskaliby zezwolenia. Dlatego moje stanowisko przedstawione państwu jest negatywne. Jeżeli państwo moglibyście, proszę o przegłosowanie. Dziękuję bardzo. Ja może jeszcze raz powrócę o treści, jak pamiętamy, inna była omawiana dzisiaj na troszeczkę uległa zmianie. Jesteśmy w tym projekcie uchwały w paragrafie pierwszym odmawia się uzgodnienia projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu Sejmiku Województwa Lubuskiego po Jeziorze Sławsko-Przemyckie z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.
Ja pozwolę przeczytać sobie te przyczyny, dlatego że nie wszyscy posiadają z wyjątkiem nas moje te uzasadnienia. Natomiast to rzeczywiście 23 sierpnia wpłynęło też pismo, które obejmuje niemalże 16 działek, które niemalże miało to ograniczenie rozwoju. Rada Miejska w sprawie odmawia uzgodnienia projektu uchwały sejmikowego z Barwickiego przez małego pismo z dnia 2014 roku, 28 sierpnia 2016 roku, w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu tej Rzeczy Słowacko-Przemyckiej. Projekt wyznaczonego obszaru chronionego krajobrazu nakłada ograniczenie w zakresie zrównoważonego rozwoju, w którym znajdują się tereny objęte bezwzględnymi zakazami i zabudowy po odległości 100 metrów od linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. To jest paragraf 3 ustęp 1 punkt 6 projektu uchwały. Natomiast w paragrafie 3 ustęp 3 projektu uchwały sejmiku województwa wskazuje się, że zakazy, o których mowa wyżej, nie dotyczy odpowiednio wybranych obrębów, i na przykład tu jest 0009 Lubiatów i 0014 razy. Obręb razem kończy swój zasięg w ulicy Słonecznej na stacji Instytucji Meteorologii i Gospodarki Wodnej, która jest początkiem obrębu Kuźnica Głogowska. Tereny obrębu Kuźnica Głogowska są zurbanizowane i zabudowane przez istniejące ośrodki wypoczynkowe położone przy tej samej ulicy Słonecznej, lecz nie zostały wyłączone z przedmiotowych zakazów jak miejscowość Radzyń. Analogiczna sytuacja występuje w miejscowości Gola, w której połowa wsi wykazano w strefie chronionego krajobrazu, lecz druga połowa została umieszczona poza strefą. Ponadto dnia 23 sierpnia 2016 roku wpłynął wniosek właściciela działek rolnych położonych w obrębie Szczeniawa i Lubiatów, którego działki znajdują się również w przedmiotowej strefie, co uniemożliwia prowadzenie racjonalnej gospodarki rolnej i gospodarczej. Wskazane wyżej tereny utraciły już wcześniej znaczenie swojej funkcji i walory przyrodniczej. Są to tereny mocno przekształcone przez działalność człowieka o intensywnej zabudowie letniskowej, wiejskiej działalności rolniczo-gospodarczej, pozbawione siedlisk roślinności naturalnej i walorów krajobrazowych. Wobec powyższego wyznaczenie strefy chronionego krajobrazu w przedłożonej wersji jest społecznie niesprawiedliwe i spowoduje dalsze skonfliktowanie społeczeństwa, co miało miejsce w okresie obowiązującego rozporządzenia. Czy są jakieś pytania co do projektu uchwały? Jeśli nie, to w takim razie przystąpimy do... inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji. Tu proszę pana skarbnika, pana Jarosława Tymaszewskiego o prowadzenie do niniejszej uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, zmiana tej uchwały, właściwie wycofanie uchwały z 20 czerwca na rzecz tej uchwały się podejmowane jest wynikiem rozstrzygnięcia nadzoru Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, które stwierdziło w swoim rozstrzygnięciu nieistotne naruszenie prawa z uwagi na błędy pisarskie w części normatywnej uchwały oraz niezgodność między postanowieniami
części normatywnej treści załącznika nr 4. Te błędy pisarskie zostały poprawione, niemniej jednak, żeby uchwała była czytelna, z Regionalną Izbą Obrachunkową uzgodniliśmy, że tamtą uchwałę wycofamy, a tą uchwałę wprowadzimy już z tymi wszystkimi poprawkami i realizujemy to postanowienie, które rzeczywiście z Regionalną Izbą Obrachunkową uzgodniliśmy. Ja Państwu przedstawiałem na posiedzeniu Komisji Wspólnej, czego dotyczyły te zmiany, jakie były wyniki, czego było wynikiem te błędy pisarskie. Zostało to wszystko skorygowane, jest to wszystko doprowadzone do stanu tak, jak powinno być. Także proszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Oczywiście przedmiotem dyskusji na temat tej uchwały było właśnie posiedzenie wspólne komisji, też tam uzyskało pozytywne opinie. A jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Nie ma. W takim razie tekst uchwały Państwo posiadają. Zostaliście zapoznani. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki, wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. W głosowaniu brało 11 radnych, za było 11. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 8. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji. Tu ponownie proszę. Proszę także pana skarbnika Jarosława Tymoszewskiego o prowadzenie do niniejszego. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, uchwała w sprawie emisji obligacji realizuje nasze wcześniej zaciągnięte zobowiązania dotyczące dostosowania naszego systemu oświaty do planowanej reformy oświaty. W wyniku tej reformy wiemy, jak to przedstawiałem, że muszą ulec rozbudowie nasze placówki oświatowe w Krzywilowie, w Starym Strączu. Chcielibyśmy doprowadzić do stanu takiego, powiedzmy, używania i zmodernizować obiekty tutaj na naszej części przy gimnazjum. Do tego dochodzi wcześniej zaciągnięte zobowiązanie i budowa sali gimnastycznej w Ciosańcu. Te wszystkie cztery zadania inwestycyjne nam się złożyły na duży wydatek na poziomie 9 milionów złotych, którego nie jesteśmy w stanie pokryć z własnego budżetu. Stąd była propozycja emisji obligacji. Obligacje dzisiaj są najkorzystniejsze dla nas i najłatwiejszą formą pozyskania tego typu źródła finansowania. To powoduje, że rozpisaliśmy emisję obligacji na 3 lata, bo tak też harmonogram jest rozpisany tych poszczególnych zadań inwestycyjnych, a prolongata spłaty tych obligacji jest do 27 roku, czyli od 27 roku do 31 roku będziemy te obligacje spłacać. Harmonogram spłaty obligacji i emisji jest wysyłany do naszych planów związanych ze składanymi wnioskami o współfinansowanie. Mam tu na myśli dwa zadania: termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i budowa sali gimnastycznej w Ciosańcu. Pozostałe dwa zadania będą realizowane z naszego budżetu. Kwoty prognozowane na realizację tych zadań, one są zapisane w wieloletniej prognozie finansowej, o której zaraz będę mówił. Tutaj mamy tylko emisję obligacji rozpisaną na 3 lata i skład. Także prosiłbym o podjęcie tej uchwały, żeby zabezpieczyć środki na te zadania. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Czy są jakieś pytania do projektu uchwały? Oczywiście, dziękuję. Przedmiotem też dyskusji tego projektu uchwały byliśmy na wspólnej komisji, oczywiście uzyskała opinię pozytywną, stąd też, jeśli nie ma pytań, przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Głosowało radnych 11, za było 10, uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sława na rok 2016. Tu też poproszę pana Jarosława Tymoszewskiego, skarbnika gminy, o wprowadzenie do niniejszej uchwały.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2016 rok jest wynikiem, tak jak co miesiąc, różnych wpływów i potrzeb wydatkowych, które się pojawiają w naszym budżecie. Otrzymujemy darowizny, otrzymujemy dofinansowania, otrzymujemy dotacje od wojewody na różne zadania i należy to w jakiś sposób w naszym budżecie zaktualizować. W ślad za tymi dochodami to oczywiście wydatki. Wydatki, które są planowane z środków pozyskanych, zostały rozpisane w załączniku numer 2 do tej uchwały. Były wszystkie te zadania, wszystkie te wydatki były wystawiane na Komisji Finansów i Budżetu. Nie ma jakichś szczególnych wydatków, które mogłyby budzić kontrowersje, bo to są wszystko wydatki związane albo z naszymi działaniami bieżącymi, z remontami, z utrzymaniem pracowników interwencyjnych, z dofinansowaniem wszystkich zadań, które otrzymały darowizny, na przykład z nadleśnictwa, czy odszkodowania z PZU. Także nie ma tutaj jakichś takich nadzwyczajnych zmian, które mogłyby spowodować, że ta uchwała byłaby kontrowersyjna. Otrzymaliśmy też z rezerwy subwencji ogólnej dofinansowania na wyposażenie szkół. To są wszystko takie bieżące zadania, które realizujemy. W związku z tym proszę o przyjęcie tej uchwały w sprawie zmian w budżecie. Proszę bardzo, jeśli są pytania do projektu uchwały, to bardzo proszę. Nie ma. Projekt uchwały Państwo otrzymaliście, jesteście zapoznani, bardzo proszę. W takim razie przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki, wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał, kto jest przeciw? Dziękuję. Głosowało 11 radnych, za jest 11, uchwała została podjęta. Przystępujemy teraz do kolejnego punktu. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 18/9415 Rady Miejskiej w Słowie dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Słowa na lata 2016-2028. Bardzo proszę też pana Jarosława Krymaszewskiego o wprowadzenie do niniejszej uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uchwała w sprawie zmian uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2028 jest wynikiem, to zmiana tej uchwały jest wynikiem wprowadzenia tych zadań inwestycyjnych, o których wcześniej mówiłem, a które będą finansowane w głównej części obligacjami. Chodzi o 4 przedsięwzięcia inwestycyjne. Jedno z tych przedsięwzięć już w naszym budżecie miało swoje odzwierciedlenie, czyli budowa sali gimnastycznej w Ciosańcu. Natomiast 3 zadania musiały znaleźć się w wieloletniej prognozie finansowej, ponieważ ich początek będzie od 2018 roku do 2019 roku. Dotyczy to termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, na które mamy zabezpieczoną kwotę 1 800 000. Mamy rozbudowę szkoły podstawowej w Krzepielowie z prognozowaną kwotą 1 800 000. Rozbudowę szkoły podstawowej w Starym Strączu z prognozowaną kwotą 800 000 oraz, tak jak wcześniej wspomniałem, budowa sali gimnastycznej w Ciosańcu z prognozowaną kwotą 4 600 000. Oprócz tych zmian, które są wprowadzone do nowe przedsięwzięcia, uległa zmianie tylko jedna pozycja wieloletniej prognozy finansowej, czyli zabezpieczenie środków na zmianę oświetlenia na energooszczędne. Jest to nasze takie zobowiązanie, które mamy w programie gospodarki niskoemisyjnej, żeby przechodzić na bardziej ekologiczne rozwiązania. Kwoty planowaliśmy 2000 rocznie. 10 tysięcy zaplanowaliśmy w przeciągu 5 lat, a my te 10 tysięcy już wykonaliśmy praktycznie w tym roku w budynkach komunalnych i to jest ta zmiana. Oprócz tego wieloletnia prognoza finansowa w związku z tymi zmianami i w związku z emisją obligacji wydłuża nam się do roku 31, bo od 28 do 31 będzie spłata z obligacji, wykup obligacji, które będą emitowane. Stąd kolejne uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Sława będą na lata 26-31.
W związku z tym, żeby zabezpieczyć i móc organizować czy przetargi, czy zlecać dokumentację, prosimy o przyjęcie tej wieloletniej prognozy finansowej, bo to będzie zabezpieczało nam środki na dostosowanie naszych obiektów do reformy oświatowej. Dziękuję bardzo. Chcieliśmy zadać pytania. Przystąpimy w takim razie do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian uchwały nr 1894 na 15 Rady Miejskiej w sprawie dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sławno na lata 2016-2028. Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Od pewnej chwili jest już ponad 12, więc głosowało ponad 100, za było 10, wstrzymało się 2. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do kolejnego punktu. Interpelacje i wnioski. Proszę. Bardzo proszę. Proszę, pan radny Paweł Zgadło, bardzo proszę. Dziękuję pięknie, panie przewodniczący. Miałem sobie krótką sprawę, to jest sprawa, która wypłynęła niedawno, jakiś czas temu wiemy, jak wyglądała sytuacja. Z tego, co wiem, to nie było dzisiaj poruszana sprawa pani Głogowskiej, tak? Jeszcze na razie nie była poruszana, tak? Ja bym chciał wrócić do tego, o czym rozmawialiśmy. Otóż już jest po tych sprawach sądowych, o których mówił pan burmistrz. Wiadomo, wszyscy mogą sobie przypomnieć, jak było. Pani Bułkowska startowała małotnika, została stworzona komisja z radnych i ta komisja opierała się na opinii pani prawnik od pana burmistrza. Pani prawnik mówiła, że pani Krystyna nie ma racji. Radni, pomimo tego, że prosiłem ich, żeby zostawili panią Krystynę w spokoju, ponieważ ona ma rację, radni na podstawie opinii pani prawnik odsunęli panią Bogowską od konkursu, od wyboru ławników. I konsekwencją tego stała się sprawa sądowa, która została przez panią Bogowską wygrana. I tak jak pan burmistrz tutaj ostatnio mówił, będzie się od tego odwoływał, bo już się odwołał, jest wynik tego odwołania. Ja bym chciał prosić o taką opinię, to na pewno państwo już się przygotowywali do tego, jak teraz zareagować, bo pozostaliśmy teraz z konsekwencjami tej sytuacji. Konkretnie chciałbym się dowiedzieć, co w tej sytuacji robimy. Pani Krystyna, z tego co wiemy, już bezapelacyjnie, już nie możecie państwo się odwołać, już bezapelacyjnie wygrała z nami. Nasza uchwała jest nieważna, tak którą podjęliśmy. Czyli pani prawnik i pan burmistrz pakowali nas w niezły ambaras. Chciałbym się dowiedzieć, jakie są konsekwencje tej sytuacji, co robimy w tej sytuacji. Czy rzeczywiście konsekwencjami jest to, co mówiłem, te konsekwencje te najgorsze, czyli te wszystkie sprawy sądowe z tymi ławnikami są nieważne. Musimy powtórzyć wybory ławników. Chciałbym się dowiedzieć po prostu, jak wyglądamy w tej chwili formalnie, jak to wygląda prawnie od tej strony. I to właściwie wszystko. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, jeśli ktoś. Proszę bardzo, pan radny Roman Frankiewicz. Szanowni Państwo, chciałem w imieniu mieszkańców podziękować za część inwestycji zadebowanej chodnik Świnoujście, ale nie jesteśmy do końca jakby usatysfakcjonowani tymi wszystkimi działaniami, ponieważ wiadomo, że to jest tylko część tej inwestycji, na resztę będziemy znowu musieli czekać. Poza tym rozwiązania, które nam zaistniały, czyli wjazd główny w jednej części starej części wsi, czyli vis-a-vis sklepów, jakby nie rozwiązuje tych naszych wszystkich problemów, ponieważ pamiętacie Państwo, wielokrotnie zgłaszałem interpelacje w sprawie wjazdów. Nam naprawdę aż taki poziom infrastruktury w tej części wsi był niepotrzebny. Ja nie wiem, gdzie są ci nasi projektanci. Wydaje się, że chodzi głównie o to, żeby to było jak najdrożej, jak największym kosztem, sumtem zrobione. Natomiast no,
wiele rozwiązań będzie wstrzymanych, bo już rozmawialiśmy z panem burmistrzem, ulica Bursztynowa będzie zamknięta, czyli część tej naszej drogi będzie przebiegać koło nas tutaj, my też będziemy czekać na nas kolejny wjazd, także za te pieniądze, które nam zostały ulokowane, można było zrealizować coś taniej zapewne i usatysfakcjonowani byliby wszyscy mieszkańcy. No, na razie dziękujemy za te kilkaset metrów chodnika. Nie mierzyłem go, ale mówię, powyżej setki pewnie będzie. Dziękuję również panu baronowi na to, że sprzedał tę część swojej działki, ponieważ no, najważniejszy problem wsi to jest bezpieczeństwo, a na za chwileczkę będziemy w roku szkolnym, dzieci będą korzystały z dojścia do przystanku. Na razie mówię dzięki za tyle, ale mówię, pewnie lepiej można było to rozwiązać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Nie ma. W takim razie dziękuję bardzo. 5 minut organizujemy przerwę teraz, tak żeby można było się przygotować do odpowiedzi na te zagadnienia. Czyli ogłaszam 5 minut przerwy. Nie potrzeba w takim razie. Skoro już jesteśmy gotowi, to bardzo proszę. Proszę bardzo. Odpowiednie osoby, które są wskazane przez pana burmistrza do upoważnienia do odpowiedzi na te interpelacje, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w związku z zapytaniem pana radnego informuję, że w dniu 2 lipca zeszłego roku podejmowaliśmy właśnie uchwałę w sprawie zgłoszenia kandydata na radnika, którą zostawia się bez zaszczytu, osobie pani Krystyny Połkowskiej. Pamiętacie państwo, myśmy tutaj dosyć szeroko omawiali tą sprawę, ponieważ w jednej z grupy było opisane, że należy zgłosić swoją kandydaturę do sądu rejonowego albo do sądu gminnego. W naszym przypadku jeszcze dodatkowo wystąpiły dwa sądy, jeden sąd rejonowy i sąd wschodu. Oczywiście wniosek był pani Bołkowski, przepraszam, Bołkowski. W związku z powyższym pani urzędnik z sekretariatu zawezwała panią Bołkowską celem formalnego dopełnienia obowiązku, przy czym ona tego obowiązku nie dopełniła. W związku z powyższym została podjęta uchwała o pozbawieniu dalszego biegu sprawy zgłoszenia kandydata na radnika osobie tej partii. Z tym nie zgodziła się pani Gołkowska i wystąpiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny nie podzielił naszego poglądu. Uznał tą uchwałę za nieważną i zasądził od Rady Miejskiej w Sławie kwotę 450 zł tytułem wniesionego przez nią pismu w wysokości 300 zł i 150 zł kosztów podróży. Od tego roku z tych uzdrowień na się nie zgodziła i złożyła w terminie skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Za tą skargę zapłaciliśmy 150 zł. Skarga przyszła niebawem, wyrok przyszedł niebawem, oddalający naszą skargę i poprzedzający wyrok pierwszej instancji. Czyli, no tak jak pan nazwał to odbiorny, mówiąc, że przegraliśmy. Konsekwencje tej postanowienia powoduje to, unieważnienie tej skargi, jak oddalenie naszej skargi kasacyjnej nie powoduje automatyzmu przy prowadzeniu terminu do zgłoszenia kandydata. Zgodnie z artykułem 162, paragraf 10 ustawy o ustroju sądów powszechnych, zgłoszenie i przywrócenie terminu do zgłoszenia jest nieprzewracalne i niedopuszczalne. W związku z powyższym nie ma takiej możliwości w tej chwili, żebyśmy panią Gołkowską przywrócili termin do zgłaszania terminu. Jeśli chodzi, proszę państwa, zapłatę tych kosztów, to trzeba powiedzieć, że koszty zostały, adresat tych kosztów jest niewłaściwy ze względu na to, że Rada, zarówno Rada Miejska, jak i Odrad Wykonawczy nie posiadają osobowości prawnej. Osobowość prawną ma gmina. I gdybyśmy nawet chcieli te koszty zapłacić, to nie mamy takiej możliwości.
ze względu na to, że w postępowaniu klauzulowym osoby prawne muszą się wymagać NIP-em, natomiast osoby fizyczne PESEL-em. To tyle. Jeżeli macie Państwo jakieś drobne pytania, to proszę. Pan Paweł Szygano. Tak, ja mam pytania, bo nie do końca otrzymałem odpowiedzi na swoje pytania. Przede wszystkim najważniejsze to jest, co robimy dalej z Pfandem, dlatego że to jest sytuacja, która jest nowa dla nas. Drugie, czy my musimy na nowo wykonać wybory? Nie mam do odpowiedzi. Po prostu chciałbym takich jasnych deklaracji na temat, co my w tej chwili z tym Pfandem robimy. Druga sprawa to jest taka, że zauważyłem, że Pani się mocno denerwuje odpowiedzią na to pytanie, że Pani się denerwuje. Na miejsce Pani też się denerwował. Ja przypomnę Państwu sytuację, w której ten dialog prowadziliśmy wtedy, kiedy podejmowaliśmy tę uchwałę. Jak widzą Państwo na tym przykładzie, ja mówię teraz w tej chwili radny, jak widzą Państwo na tym przykładzie, to co się nam mówi i to co się nam przedstawia, to nie zawsze jest tak, jak powinno być. To jest taki ewidentny przykład. I czasami jak radny Szygano coś mówi, to mam nadzieję, że teraz ktoś tam na końcu głowy z jego myśli, może warto go czasem posłuchać. Może warto, nie trzeba się z nim zgadzać teraz, ale może warto zwrócić uwagę na to, co mówi, bo może mieć rację. Mam nadzieję, że w ten sposób troszeczkę tutaj jakby nabierzemy respektu do siebie, ja mówię teraz o stronie pana burmistrza i stronie pani prawni, że nie wszystkie te osądy, nie wszystkie te opinie są równoznaczne z prawdą. Zostaliśmy wprowadzeni w błąd, a radni wyszli w tej chwili z tej komisji na tego, na kogo wyszli. Na podstawie Pani opinii. Pani opinii. Tak, Pani przedstawiała nam swoją opinię na ten temat tutaj na Radzie i jest to zaprotokołowane i jest to nagrane, jak Pani przekonuje radnych, że Pani Krystyna nie ma racji, Pani Krystyna nie ma szans w sądzie i po prostu należy ją z tego postępowania pozostawić bez biegu dalszego. Także to tutaj akurat było. Czyli przede wszystkim pytanie, co robimy dalej z tym tą kwestią? Koszty, jeżeli mówimy o kosztach, to Pani powiedziała o kosztach opłat sądowych, są jeszcze koszty prawników, przygotowania pieniędzy, to wszystko płacimy. To są oczywiście żonglerka pieniędzmi podatników, bo to są pieniądze, które są w budżecie, prawda, można nimi robić co się chce, bo to są pieniądze urzędu. Tak? Takie jest podejście. Walczenie z człowiekiem, z obywatelem tej gminy, bo to nie pierwszy raz. I nie pierwszy raz zresztą Pani Kogłoska z Wami wygrała i nie tylko Pani Kogłoska z Wami wygrała. Ale to jest walka z obywatelem tej gminy za jego pieniądze. Ten obywatel nie tylko musi swojego prawnika wynaleźć do tej walki, ale jeszcze musi zapłacić za Panią i za prawników Pana Burmistrza. Polecam zastanowić się na tym po prostu, jak wygląda polityka prowadzenia wobec obywateli, wobec ich spraw, jak wygląda polityka prowadzenia tej gminy. Także najważniejsza odpowiedź dla mnie, co robimy z tą sytuacją, czy cośkolwiek zrobimy, czy Pani Błogowska już straciła po prostu jakiekolwiek szanse na bycie łaskiem, czy naprawiamy tę sytuację, jak to wygląda. Pani Błogowska, tak jak już powiedziałam jasno, że niestety nie można przewrócić tego terminu. I Rada nie ma nic do tego. Kalendarz wyborczy już po prostu się skończył. Jeśli chodzi o płatności, Szanowny Panie Radny, to nasze wynagrodzenia są w obsłudze prawnej zawarte, także my dodatkowych tutaj absolutnie kosztów nie dostajemy z gminy. Koszty, które zasądził sąd, ale zasądził nie pod tym adresem, no to my nie możemy zapłacić, ponieważ jest to sprawa indywidualna pomiędzy gminą a osobą, no to teraz ta osoba winna toczyć dalsze postępowanie, jeżeli uważa, że za skrzywdzą. Tak się zapewne stanie. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I pan Roman Kankiewicz też tutaj w sprawie wniosków. Dzień dobry, panie przewodniczący, proszę bardzo, panie radny. Ja to chciałem dodać, że ja nie znam spraw sądowych z panią Błogowską innych, mówię pani Błogowska wygrała. Inna sprawa, jedna była sprawa. Sprawa zameldowania przegrała z nami, więc myślę, że tu nie może Pan nadużywać tego słownictwa, bo nie było tego mnóstwo wiele. Jest taka sytuacja, przegraliśmy, to trzeba z pokorą przyjąć oczywiście, życie na błędach. Nie są to pieniądze astronomiczne, o których Pan
wspominał, że myślał, są to małe pieniądze. Temat natomiast błędów leży po stronie każdego, przepraszam człowieka. Nic więcej nie chcę dodawać do tego, ale odpowiadam panu radnemu Markiewiczowi na tą wypowiedź. Projekt został wykonany, uzgodniony z drogami wojewódzkimi. My nie możemy z drogami wojewódzkimi w tej chwili wchodzić w jakikolwiek konflikt i to, co zostało zaprojektowane, ustalone, przyjęte, zaakceptowane przez drogi wojewódzkie, uznanie dróg wojewódzkich jest najlepszym, najbardziej pozytywnym, racjonalnym rozwiązaniem. Dlatego to zostało przyjęte. Mogę tylko ubolewać moje radne tylko nad jednym faktem, że gdyby cała ulica Bursztynowa była wykonywana, że tak powiem, za jednym razem, miałoby tylko inny wymiar, jest tylko wjazd zrobiony, będzie wjazd zrobiony, zabezpieczony jest ten drugi wjazd między stodołami, jak wy państwo nazywacie to. Bynajmniej jest to temat przyjęty przez drogi wojewódzkie z technicznego punktu widzenia na rozwiązanie najbardziej racjonalne. No przykro, nie mogę się z nimi kłócić, bo jeszcze mi on wszystko leży. No, dziękuję. Dziękuję bardzo. Wracając do tego, muszę powiedzieć, że dobrze, pan wie, że sytuacja tego typu, że sprawa, o której mówię oficjalnie pan nie czeka, dlatego że zmieniło się panu w trakcie postępowania w tej sprawie. To była sprawa, no już nie będę tego przypominał, operacja, natomiast tutaj jest ważniejsza rzecz. Tutaj w tym wszystkim jest ważniejsza sprawa tego typu, że w momencie, kiedy pani prawnik przekonuje komisję, przekonuje radę, a jeden z radnych zwraca uwagę na ewidentny błąd w tej diagnozie, w tej opinii, zwraca uwagę na to, że nie powinniśmy tego w ten sposób robić, to przynajmniej wypada się naprawdę nad tym porządnie pochylić i przeanalizować to, skonsultować to jeszcze z kimś innym. Naprawdę. Dobrze pan wie, jak to wygląda z boku i dobrze pan wie, jak to ludzie odbierają w taki sposób, jak pan postępuje, jak pan postąpi z panią Bogowską. I jeżeli jeden z radnych mówi, że ewidentnie jest tu coś nie tak, zwraca na to uwagę, co się wchodzi przed sądem, nawet to jest prawdą, to co mówimy, to wypadałoby się nad tym pochylić mocniej, po prostu skonsultować to może poza źródłem ze źródłem zewnętrznym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że odpowiedzi na interpelację na głowie to odbije. Także dziękuję panu profesorowi, ale już nie interpelacja, ale nie jest tylko tak. Na pewno będzie to służyć mieszkańcom. Przykro nam tylko, że nie mogliśmy się włączyć z pomocą, tak jak deklarowaliśmy, bo to tak ad hoc nastąpiło. I naprawdę w takim momencie, kiedy nie mogliśmy pomóc, a chcieliśmy naprawdę to zrobić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do 18 punktu przyjęcia protokołu z 26 sesji. W związku z tym, że protokół z poprzedniej sesji nie zostało wniesione na żadne uwagi, zostało przyjęte przez zmian. Porządek dzisiejszej sesji został wyczerpany. W związku z tym zamykam obrady. Dziękuję wszystkim za aktywny udział. Dziękuję bardzo.